Szpital Wojewódzki w Sieradzu wzbogacił się o nowy sprzęt, który przekazało Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala. Nowy aparat USG zastąpił stare, zużyte już urządzenie. Chciałem przekazać dzisiaj w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala sprzęt medyczny, który został zakupiony i przekazany umową darowizny szpitalowi. Jest to aparat ultrasonograf Mindery DC8, który jest w tej chwili tutaj w pokoju. Do niego są zakupione 4 głowice i wideosprzęter. Proszę. Bardzo dziękujemy wszystkim przyjaciołom szpitala, którzy pomogli, by ten sprzęt, ta aparatura mogła służyć naszym pacjentom, ułatwiać pracę personelowi. Serdecznie dziękujemy. Ponadto przekazano szafę endoskopową, zawory endoskopowe oraz kardiomonitor. Jest to bardzo przyjazny aparat USG, na którym można wykonywać wiele badań. I między innymi też i Doppler, prawda, czyli przepływy naczyniowe. No jest to pełny zakres diagnostyki. Mamy to szczęście, że w szpitalu w Sieradzu trochę tego sprzętu diagnostyki obrazowej mamy. Takie inicjatywy pomagają nam oczywiście w uzupełnianiu tych naszych możliwości diagnostycznych. No i cieszymy się bardzo, że są ludzie, którzy ideowo pracują, żeby w taki sposób wspierać nasz szpital. Warto wspomnieć, że to kolejna partia profesjonalnego sprzętu diagnostycznego, jaka trafiła do szpitala od przyjaciół i sponsorów. Łącznie stowarzyszenie przekazało już urządzenia za ponad 4 miliony złotych i jak zapowiada, na tym nie poprzestanie. Ściągliśmy ten aparat, to jest nowej generacji ultrasonograf. Jest w trakcie testowania, czekamy za opinią doktora Niszewskiego. Jak doktor Niszewski poda taką opinię pozytywną, spróbujemy go kupić. No nie jest to mała kwota, bo rzędu 200 tysięcy, ale jest to do zrealizowania. Łączny koszt przekazanego sprzętu to prawie 200 tysięcy złotych.